Cześć wszystkim, zapraszam Was na nowego vloga. Te święta były zupełnie inne niż wcześniej. Alina, powiedz proszę, że przywiozłaś garnek. Mateo! Tak? Tak, twój przyjaciel przyjechał nareszcie? Tak! Jej! Może tiramisu, jednak będzie tiramisu. To dla Aliny. Może brać iść do domu? Męża zrobił. Dzień dobry! Będziesz jadł? No, przyjechał. O, nie, ja już oglądam prezenty. Elf przed chwilą zapakował. Mysio cały czas tą szakszuką. I nikt nie chce jeść, tak? Dziękuję. Eliasku, co ty robisz? Nie, to nie twój prezent. Synu. Alina, raz, dwa, trzy. Słuchaj, to jest taki prezent, który miałaś dostać 1 grudnia. Niestety dzisiaj mamy już 24, ale to jest taki pierwszy twój prezent dzisiejszy. Ale to nie ostatni. Możesz otworzyć. Tak. Wow! Wiesz co? To jest? Słuchajcie, ja do Aliny pisałam, że ty dostaniesz kalendarz. Później drugi raz do niej napisałam To jest moje. Po 14 grudniu, jak Alina była na moich urodzinach, że ja zapomniałam. I no, chociaż, ale wiesz, albo zostawisz na przyszły rok, albo możesz sobie odwierać w styczniu, wiesz. Odliczać dni do końca. Ale ja muszę mieć dni do końca. No? Serio się kłócicie? O szczotkę? Kto będzie sprzątał, się kłócicie? Ja. Ty będziesz sprzątał? Ja. A to jest herbata. Ty miałaś mi nagrywać, a nie dzieci. Sorry. Ale tak, tam to jest moje. A już otworzyłaś? No. Ja też mam swój kalendarz, który prawie nie otwierałam. Zobacz, kilka. Więc możemy dzisiaj wybić razem. Słuchajcie, myślałam, że zaraz szybciutko zrobimy sobie kompot, a się okazało, że suszone owoce zalać przygotowaną wodą, odstawić na 3-4 godziny. Zobaczcie, piękna tiramisu zrobiła Alina. Bio. Wszystko, gdzie jest napisane bio i jak to się nazywa? Od razu myślisz o mnie. Bawiam na 100%. To jest Maria. Alina już tutaj rządzi, żeby w mojej paczce. Zamówiłam takie malutkie. A tu musimy tańczyć. No tańczymy. Zamówiłam taki malutki garnuszek, szklany. Szklanki też. Tutaj gdzieś ma być talerz. Talerz jest? Jakiś jest. Coś jest. I zamówiłam też dzbanek. Zaraz to wszystko sprawdzimy. A Isza już tam się nie może doczekać, bo Isza chce już gotować, a Isza chce do stołu. A my z Aliną dopiero się rozkręcamy. Która jest godzina? Godzina 14:20. Dopiero! Dążymy, nie? 12 dań na spokojnie. Nawet więcej, nie? Pierwszy unboxing Aliny. Tak? Taki, jak to? Nie, taki unboxing... pierwszy taki, tak, prawdziwy, tak, dla widzów. Nie taki byle jaki, nie? No właśnie, a jak to po polsku wymówić? Unboxing, rozpakowanie. Rozpakowanie, tak. Słuchajcie, co ja zamówiłam? Teraz wam pokażę, co mi przyszło. Co do mnie przyszło? Pociągnij jej spodnie. Pociągnij, to wycinamy, albo na szaro zrobię, na szaro. Już wszystko w porządku, nic nie było. Do tego garnuszka, Aisza, wsadzisz tego buraka, ponieważ Aisza chce dzisiaj zrobić taką sałatkę, śledź pod pierzynką. A tam jeszcze co? A ty masz coś mówić. Mówisz coś? Słuchajcie, kochani moi. Widzowie. No, Jo to mamy. Mogę gotować. Tak, ale musisz powolutku. Coś mi przyszło, nie wiem co. Co ja zamówiłam, nie wiem co. Co to jest? A nawet nie, nie za dużo? To jest taki talerz fajny, podzielony na 4. Powiem wam szczerze, że ja zazwyczaj zakupy robię w nocy, jak już wszyscy śpią, nikt mi nie przeszkadza. I właśnie w nocy ja wydaję wtedy za dużo pieniędzy i to nie są przemyślane zakupy. I rano się budzę i wydaje mi się, że mogłam jednak tego nie kupować. Nie, ale wydaje mi się, że tym razem jest okej, nie? Tutaj położymy, nie wiem, jakieś owocki można. Orzech. Garnuszek też, okej. Na tą wodę z rana z cytryną, nie, Isza?
A czy mamy gotować jeden burek czy dwa buraki? Jeden wystarczy. Jeden duży albo dwa mniejsze. Chyba tam są w lodówce, sprawdź. Ale ja mam jeden duży. To ten duży będzie dłużej się gotował. Niż dwa mniejsze. Zobaczcie, co my tu mamy. Mateo, pojazd, który nie mógł zostać na podłodze. Musiał być przy Mateo, Majusie, żelki, Eliaska ze śmietaną i tatusia, który odpoczywa. Oglądasz. Alina, nie skończyłaś ten unboxing? Nie. Jeden talerz, drugi talerz. Garnuszek już tam już stoi, się gotuje. Stoi. Pięknie to wygląda, szczerze ci powiem. Rozpakuj proszę ten dzbanek i sprawdzimy te szklanki, nie? Pomalowałaś burakiem usta, tak? Można powiedzieć, że to co mam powiedzieć? Alina tutaj gotuje sałatkę jeżynową. Co potrzebujesz? Ja potrzebuję ogórek. Ogórek? Mam ogórki. Co jeszcze? Ja robię kompot. Kompot. To jest najtrudniejsza rzecz. Nie. Za cienko, nie? Alina nie, tak powiedziała. Dobrze. Alina tak powiedziała? Nie. Koniec. Koniec. Du. Kupiłam garnuszek. Słuchajcie, i się okazuje, że na gazową i elektryczną kuchenkę, czyli tu nie będzie działał. Tak, ale na indukcji się wchodzę, tak. Póki tutaj nikogo nie ma, spróbuję sałatkę jeżynową od Aliny i Aiszy. Przepraszam. Przepyszne. Aisza tutaj biega, przygotowuje występ znów. Myśunia, ty co robisz? Opowiadaj. Ryba. Ryba. W piecu? Tak. Z ziemniakami? Czy bez? Ziemniaki będą osobne. Ja też robię tutaj kutię. Moje śliwki, rodzynki. Mam też tutaj migdały. My tutaj siedzimy w drugim rzędzie, tak? A ja siedzę w pierwszym. Tak, w pierwszym rzędzie. A ja wielki. Boże, jak to się nazywa? Wypadek w pracy. Dobrze, że pod koniec gotowania, no. Alina. To jakby tak na samym początku. No to bym leżała już. Nie, to bym nie robiła. Mateo. Babszuszkami. Tutaj Aisza jest jedyną gospodynią. Słuchajcie, już mamy zamianę ról. Alina mnie pilnuje, a ja tu robię takie coś. Będzie dobre? Jak myślisz, pyszne? Ja już czekam i nie mogę się doczekać. Też muszę ciebie nagrać, wiesz, bo będą komentarze, że Mesio biedny. No. Będą na pewno. Mesio zrobił rybę. Mesio teraz obierał ziemniaki. Patrzcie uważnie, mamy 5 minut ciszy. Widziałeś? No. Bliźniaki siedzą. Ale nie wiadomo na jak długo. Już ejka. Nie minęło. Nie minęło. Nie minęło 5 minut. No. Koniec, koniec. Alina, widziałaś? Mateo już zajął miejsce razem z autobusem. Tak? Tu będziesz siedział. A mama gdzie? Gdzie będzie mama siedziała? Tu. Tu, naprzeciwko. Naprzeciwko. A ja tu. Zobacz. Alina, patrz na to. Jacek obrażony sobie leży. A co to leży? Tak. Alina, gratuluję. Zrobiłyśmy wszystko, co zaplanowałyśmy. Oprócz, prawie wszystko. Oprócz jednej rzeczy. Jakiej? Prezent. Nie. Jedna rzecz. Planowałyśmy upiec pierniczki z dziećmi, nie wyszło. Może jutro, tak. Ale Elias po prostu rozbiera tą choinkę. Zamiast tego, żeby ubierać, to on ją rozbiera, Eliasku. Gdzie idziemy? Nigdzie nie idziemy, zostajemy w domu. Ile chcesz tam? Troszeczkę. Hej, hej, Mesio! Jak tam na drugim końcu stołu? To masakry. No. Smacznego wszystkie, które je teraz. Mam tutaj ci włożyć? Ale to jest na barsz z uszkami od Aiszy. Więcej się zmieści. Maja myślała, że to jest talerz na ciasto. Ryba, tak? Teraz widzisz? Widzisz twoje tiramisu, to jest po prostu wyśmienita rzecz. A ja zawsze na zdjęciu.
Bo słuchajcie, mężu zrobił, nie wiem, ze 30 zdjęć i do wszystkich Aisha, jak wygląda? Mama, mama! Widzisz siebie? Nikt nie zauważył, jaką piękną koszulę ma dzisiaj mężu. Grincha. Jesteś zły Grinch! Mama. Aisha, widzisz siebie? To dla mama. To dla ciebie. Ja, serio? Zabiję go ciemniaka, on może chce. Nie, patrz, to nie. Ble, piba. Elias, co chcesz? Agurki. Agurki? Agurec? Nie. Arbuz? Ogórek? Na arbuz. A ja nie mam arbuza. Nie. Na arbuz nie. 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 Nie